Były ksiądz oraz zakonnica latami znęcali się nad dziećmi, dla których tworzyli rodzinę zastępczą. Katowali je, bijąc tłuczkiem do mięsa, związując rajstopami oraz głodząc. Zapadł wyrok w sprawie okrucieństwa duchownych wobec bezbronnych dzieci. Sąd skazał ich karę 5 lat pozbawienia wolności. Jan G. był księdzem przez 10 lat. Po poznaniu kobiety opuścił stan kapłański. Kobieta opuściła klasztor jeszcze przed złożeniem ślubów. Para wzięła ślub, po czym została rodziną zastępczą dla czworga dzieci. Według ustaleń prokuratury małżeństwo przez 4 lata znęcało się nad dziećmi zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Dzieci miały od 6 do 12 lat. Opiekunowie bili je tłuczkiem, straszyli wywiezieniem do lasu, przywiązywali do krzeseł oraz krępowali rajstopami na noc tak, by nie mogły się ruszać. Dzieci również głodzono, wyzywano oraz karano w okrutny sposób. Jedno z dzieci wyznało nauczycielce, co dzieje się w domu. Na szczęście kobieta odpowiednio zareagowała i koszmar się skończył. Dzieci zostały odebrane rodzinie, a sprawa trafiła do sądu. Para nie przyznawała się do winy, jednak później wyznali, że przygarnęli dzieci dla pieniędzy. Były one niepełnosprawne, a na każde z nich otrzymywali zapomogę w wysokości 5000 zł. Teraz para została oficjalnie skazana na 5 lat pozbawienia wolności.